Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłon ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Kiedy czytam wielokrotnie ten werset, to zawsze stawia on mnie do pionu, bo Boga obrazuje jako źródło życia. To źródło życia. To nie jest ktoś, kto ci pomaga, kto ciebie dotyka, coś tam ci w życiu zmienia. To źródło życia. Źródło życia. Wiecie, co to jest źródło życia? To jest źródło, z którego cały czas bije życie. Cały czas. Tam nie ma miary. Tam jest cały czas wybijające życie. I to ma wpływ na całego człowieka. I tutaj jest napisane, synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Zwróć uwagę. Dzisiaj mamy szkołę. Będziemy też uwielbiać Boga wcześniej, ale przede wszystkim chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że On nas uczy, że Jego prawidła są tym życiem. Jego prawidła są życiem. Wiecie, my się wszyscy zawiedliśmy w swoim życiu na różnych sytuacjach i różnych ludziach. Ktoś nam coś obiecał, nie zrobił. Chcieliśmy coś zrobić, zostało to zawalone. Rozumiecie? Ale nie jest tak z prawidłami Bożymi. Prawidło Boże to jest coś takiego, że w nie wchodzisz i to musi, podkreślam, musi działać. Bo Bóg i Jego słowa to jest jedno i to samo. Ludzie to dzielą. Biblia to nie jest Boże Słowo. W Biblii jest zapisanych wiele Bożych Słów. I te słowa są Bogiem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. To źródło życia. Kiedy ja się skupiam na Bożym prawidle, to ja nie mogę zbłądzić. Jestem skazany na sukces. Nie mogę się potknąć. Nie mogę się wywrócić. Ponieważ stanąłem w miejscu, gdzie bije źródło życia. Każdy łyk z tego źródła podnosi mnie i jeżeli pojawił się jakiś mankament, zadrażnienie, rana, problem, to zostaje uzdrowione. Ale jeżeli ja realnie będę z tego brał, dlatego to jest napisane, zwróć uwagę, skup się, zobacz, o co kramam. Zwróć uwagę. Ludzie nie zwracają uwagi. Skupienie w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie, skupienie to jest towar deficytowy. Rozproszyć potrafi się każdy. Najdrobniejsza emocja. Ktoś cię w dupę kopnie i jesteś rozproszony. Rozproszony. O, kopnął mnie. I co z tego? Co ci się stało? Ale rozproszenie jest proste. Skupienie jest trudne. Jak będziesz dziś się modlił, powiedz, Boże, ja będę skupiony na Twoich prawidłach. Ja będę drążył Twoje prawidła, aż na nich stanę jak na betonowej posadce. Ja będę na tym tak stał, że jeżeli diabeł podejdzie do mojego życia, to rozbije się o samą moją postawę. Bo to będzie betonowa postawa. To będzie silna postawa. Ponieważ będę stał na Twoim prawidle. Jak będziesz teraz się modlił, to tak się modlę do Boga. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ojcze, my czcimy Ciebie. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Za to, że właśnie taki jesteś. Że Ty i Twoje słowa. Let's go!
Yeah.
Yeah.
Let's go.
Żyna. Życia z opaską obraża mnie zło. I według bogactwa chwały swej obraża moje życie codziennie. Daje mi jakość, czego chcesz mieć. Mój Jahwe o mnie troszczy się. Mój Tatuś broni mnie. 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 Daje mi jadą, z czego chcesz mieć.
Duchem, biorę kolejny,
Jesteś w Chrystusie. Twoja siła rośnie.
Hej, Waszewską, teraz Tureską, hej, się do tej doce
Teraz w imieniu Jezusa
Thank you.
Thank you.
nie da się oszukać żadnym podróbkom. Źródło życia. Wszystko, co nie daje życia, to nie jest Bóg. On jest normalny. Szada da tela, mora da tela.
Kelacha, pana Senara, Kenamuli. To może to dobrze, że on nie jest chrześcijanin, no tak sobie pomyślałem, że on prawie. Ja, wiecie, dużo czytam Kubusia Puchalnego. Uważam, że to prorok. Tak. Nie czytacie proroka Kubusia Puchalnego? Poczytajcie. Jest napisane, że o nim pisano u proroków. Czytałem ostatnio, jak prosiaczek pyta Puchatka: Puchatku, jak się pisze miłość? A Puchatek mówi: prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się przeżywa. Nie prorok? Prorok. Prorok nie lekceważy. Chrześcijaństwo spoważniało, wymożniało, stało się brzydkie, skupione na sobie. Ale on taki nie jest. Taki nie jest. Aleluja. Siadajcie, kochani, powolutku sobie. Jesteś jak, są ja, jesteś jak,
dzisiaj pory deszcz. Jesteś ja, wschód i wiatr. Jesteś ja, późny deszcz. Duchu Święty, wiej, dotyka już niesło Twe. Przenika Kościół Twój, Duchu Święty. Tam, gdzie jesteś, tam się modlę. Zawsze. 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 Dlatego nie potrzeba atmosfery. Tak jak do miłości nie potrzeba atmosfery. Nie potrzeba wielu słów, wielu gestów. A przecież to chodzi o miłość, tak? O co tu chodzi? Aleluja. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Jesteśmy nastawieni na słuchanie Twoich praw. Będziemy je przyjmować się. Będziemy kształtować się nimi. Będziemy rozumieli Twoje słowo takim, jakie ono jest. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to. Amen.